Halo, halo, łączymy się z globalną organizacją. W zasadzie to jest bardzo dobry symbol, taka nazwa. Globalna organizacja, w sensie organizacja świadomości tak naprawdę. Czyli organizacja świadomości nas wszystkich. Bo dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat dotyczący w ogóle organizacji społecznej. I zrobimy to od strony tak naprawdę profesjonalnej, od strony prawdziwej. Nie tej iluzorycznej, narzuconej, tych wszystkich masek, w których trwamy, tylko tego, jak to naprawdę funkcjonuje. Nie? Więc będzie dosyć, myślę, ciekawy temat. Może się będzie wydawał kontrowersyjny. Zobaczymy. Natomiast jest to na pewno bardzo ważne i będziemy go tutaj poruszać. Hej, chodź, zrobimy wywiad z tobą. Wiesz co, tak, nie mam czasu. Trzy minuty cię zatrzymam, tutaj porwę cię na chwilę. Trzy minuty, niech będzie, dobra. Słuchaj, jest coś takiego, że... No chcę te centra integracyjne robić, nie? No takie ale miejsce, tak naprawdę gdzie... 3 minutki, bo... Czy widzisz już, ty sam dochodzisz do tego, że takie miejsca, gdzie się ludzie przychodzą, poznają, wiesz, ćwiczą się w poznawaniu, w wyrażaniu siebie, wiesz, są mega ważne? Czy są ważne, czy są tylko bardzo ważne? Że, wiesz co, nie wiem do końca, co masz na myśli mówiąc centra, ale jakby mówiąc ogólnie, jako nazywać centra miejscami spotkań ludzi, uważam, że to jest stosunkowo ważna rzecz, bo niestety są takie czasy, jakie są. I fakt, że ludzie raczej więcej czasu spędzają w sieci niż faktycznie fizycznie się poznając siebie i faktycznie widząc, jacy są, no naprawdę, uważam, że są ważne, aczkolwiek, no tak jak mówię, no zależy, co dokładnie masz na myśli, mówiąc miejsca, nie? Czy po prostu, nie wiem, dane skupisko ludzi, tak jak, nie wiem, na przykład ludzie siedzący obok w restauracji jako miejsce, czy coś innego. To ogólnie chodzi o cały klimat, żeby wytworzyć dyskurs, gdzie poznawanie się jest czymś bardzo ważnym. To są, wiesz, takie serca miasta uruchomić, gdzie tu wiesz, gdzie są takie miejsca w mieście, gdzie przychodzisz, możesz sobie poznać ludzi, do tego dojdą apki, do tego dojdzie, wiesz, cały klimat taki, że tak jak teraz ludzie chodzą tutaj z jakimiś ludźmi, których już znają i często są w takich strefach, wiesz, zamkniętych, komfortu. Często, wiesz, ci ludzie już ich nie stymulują nawzajem, ale są, żeby z kimś, wiesz, zapchać dziura często, nie? Żeby to odświeżyć, żeby wejść w tryb obfitości i też takiej głębszej samoświadomości. Wiesz, jak człowiek gdzieś nie ogarnia, że można więcej, można inaczej żyć, tak? Często przez brak wyjazdów i tak dalej, to ludzie są tacy zastali i potem się nie chce często coś robić więcej. W momencie, kiedy uruchomimy taką przestrzeń, wiesz, wytworzymy też ideę poznawania się, bo zobacz, jak to bardzo wzmacnia miasto, jak to bardzo wzmacnia więzi międzyludzkie. Jak ludzie wtedy, poznając siebie bardziej, uwalniają się z jakichś stereotypów, tak? Takich, których, wiesz, wcześniej mogli trwać. Wiesz, i to jest, uważam, że to jest coś najważniejszego obecnie na świecie tak naprawdę. No czym byś to przebił? Co jest ważniejsze od tego, żeby ludzie się nauczyli wreszcie świadomie poznawać i uczyć? Bo to też się wiąże wtedy ze świadomą edukacją. Wiesz, jak ty widzisz na przykład, wiesz, ile jest różnych przekonań z tyłu głowy, nie? Które tam gdzieś tam siedzą, wiesz, oceniamy siebie gdzieś tam, a ktoś się inaczej zachowuje, tak? Bo jest jakiś, wiesz, jest bardziej sobą, jest coś jest z nim nie tak, tak, że trzeba być jak barany. Wierzymy, że jesteśmy baranami, jesteśmy przez taką religią. Tylko jak się głębiej zobaczy, to te religie były często narzucane siłą, że były narzucane wrogim państwom, żeby po prostu były poddańcze, tak? Że jesteśmy pod wpływem wielu fałszywych różnych struktur i przez to w tym fałszu, w tej manipulacji wzajemnej sami się dziś ludzie się zatracili i potem jest taka głupota, płytota. No i trzeba to nazywać, nie? I jednocześnie uświadamiać sobie, jakie są prawdziwe wzorce i wiesz, powrócić do siebie, tak? Wtedy, wiesz, ty tak samo nie musisz wyrywać gdzieś tam czasu, żeby, wiesz, porozmawiać, tylko zobaczyć, że to jest nowy dyskurs, tak, który możemy zacząć tworzyć. I to, że ja tutaj jestem, o tym mówię, czy gdzieś coraz więcej ludzi, którzy wybiera po prostu prawdę, tak, być sobą. Bo trwać w takim dniu, dzień po dniu, wiesz, w byle jakich relacjach, byle jak, byle, wiesz, byle hajs zarabiać i tak dalej. I często potem zobacz, ile ludzi się sprzedaje w tym wszystkim, ile się zatraca. Ja powiem inaczej, no. W Polsce to się stosunkowo mi się daje zmienia, bo jeszcze lata temu było tak, że no nie było jak na przykład tutaj, że sobie ludzie siedzą, wiesz, wychodzą, spotykają się i tak dalej. No w innych krajach, nie wiem, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no to ci ludzie byli zawsze, nie wiem, małe włoskie miasteczko, nie? No to każdy ze sobą na ty i tak dalej, i tak dalej. No u nas to gdzieś tam na przestrzeni lat się dopiero tak się zbliżamy do tych takich zachowań, powiedzmy, bardziej zachodnich, że ludzie wychodzą, że zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, wolą jednak gdzieś tam wyjść. Ale to takie poznawanie siebie, wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest kwestia związana gdzieś tam z odkrywaniem prawdziwego ja, tylko z tym, że ludzie zatracili się w pracy, w tym wszystkim, co się dookoła dzieje, a nie skupiają się na tych najważniejszych wartościach, które nieważne, kto jakiego jest wyznania, czy jest muzułmaninem, buddystą, chrześcijaninem, ktokolwiek, nie? Nawet, nie wiem,
potwór spaghetti, cokolwiek. Jakby są pewne rzeczy nałożone z góry, miłość, szacunek i tak dalej, że te wszystkie rzeczy ludzie powoli gdzieś tam odkładają na bok, o nich zapominają, jak się skupią na nich, no to jakby no każdy powinien się szanować, każdy powinien się kochać, a to, że dookoła no, dzieje się różnie, pewne osoby próbują czasami manipulować pewnymi rzeczami i sprawiać, że inni będą zmieniali gdzieś tam myślenie. Powiem tak, no, trzeba być świadomym myśli. No i tak kończąc, nie wiem, czy to do widzów, czy co. Na razie to będzie na moim kanale. Okej. Ja proponuję też, żeby wszyscy gdzieś tam szerzej otworzyli oczy i spojrzeli trochę dalej niż... Może inaczej, żeby zobaczyli inny punkt widzenia. Bo nie zawsze jest tak, że to, na co ludzie patrzą, jest faktycznie powiązane z tym, co myślą, bo często okazuje się, że jest zgoła inaczej i takie ocenianie kogoś z perspektywy, nie wiem, stereotypu czy coś, no nie jest dobre i można czasami się naprawdę zdziwić. Tak, to jest sztuka, żeby właśnie wprawdzie możemy mieć otwarte serca i robić swoje i też sobie zdawać sprawę, że w środku jesteśmy tym samym. No i co, brałbyś czymś takim udział? Wiesz, ja chcę tutaj coś takiego stworzyć, też się uczyć w tym, wiesz, sam mam, wiesz, wiele ja różnych powiem jeszcze tak, czynników. Jeśli powstałoby, nie wiem, w Jeleniej Górze miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą się poznawać, powiem tak, no ja osobiście nie czuję potrzeby, bo ja prowadzę taki tryb życia, że ja i tak codziennie się z różnymi ludźmi spotykam, rozmawiam, ich poznaję, ale wiem, że jest spora grupa osób, może nie wiem, czy akurat w Jelenie, ale podejrzewam, że wszędzie, która chciałaby gdzieś tam ludzi poznać innych, ale nie wiedzą, gdzie pójść, nie wiedzą na przykład jak porozmawiać i tak dalej, nie? Więc ja osobiście raczej nie, ale wiem, że na pewno jest sporo osób, które chciałoby gdzieś tam poznać kogoś, ale no nie wiedzą za bardzo jak i tak dalej, bo coraz więcej powstaje, nie wiem, nawet te randki w ciemno, nie? Ludzie gdzieś tam pojawiają się te chęci poznawania na grupach czasami różnych miast, hej, poznałbym kogoś tam, razem, nie wiem, na rolki i tak dalej, a tak jak będzie takie miejsce, że ludzie przyjdą, pogadają, wiesz. No to... Zależy mi na tym, żeby to był taki właśnie dobry dyskurs, wiesz, takiej po prostu mądrości, głębszego wymiaru, gdzie możemy też rozmawiać bardziej o uczyć się to robić. Oczywiście będą podziały w grupach, tak? Niektórzy po prostu będą się chcieli poznać. Natomiast na początku uważam, że to tu potrzebujemy do elit, wiesz, uderzać z tym i uświadamiać. Tak, uważam, że jesteś takim jeleniogórskim geniuszem, tak już nieraz pokazałeś swoje zdolności, więc też mi, wiesz, zależy jak na twoim zdaniu. Jesteś bardziej rozwinięty, po prostu mówisz, rozwijasz się, jesteś tak jak sam mówisz, w takim nurcie, że dużo rzeczy się dzieje wokół ciebie codziennie. No, myślę, że tak. Więc masz takie już, wiesz, ogarnięcie, jesteś takim, taką można powiedzieć magistralą już tej modą, która... Wiesz, jeżeli zostanie też fajnie zainspirowana, no to też możesz potem, wiesz, promieniować taki wywiad, tego typu rozmowy mogą rzeczywiście, wiesz, zasiać takie ziarna, które mogą potem spowodować, że ty rzeczywiście samemu zauważysz, że to jest mega potrzebne, mega ważne i też można, wiesz, połączyć to w ogóle z całą karierą i pracą, bo sam widzisz, że wiele osób no, chciałoby gdzieś tam się poznawać, ale to jest też taki wstyd, nie wypada, nie mają doświadczenia w czymś, wiesz, i są taki zamknięty w strefie komfortu, nie przyznadzą ci się, nie, bo no, nawet czasami sami nie wiedzą, na przykład tak jak teraz, no jak nie ma serc miast, w miastach, te miasta są bez serca, bez takich miejsc, gdzie właśnie można swobodnie się poznawać, rozwijać. Zobacz, ile tutaj jest przemian. Jak wprowadzimy takie przemiany, udoskonalimy, będziemy wzbogacać właśnie różne kawiarenki, różne miejsca, takie miejsca strefy komfortu, strefy, gdzie właśnie będzie można się normalnie poznawać, gdzie do tego dojdą aplikacje, będziemy sobie udoskonalać to wszystko. I zobacz, jak przez to, nawet tutaj, jak taki program będzie mógł wzbogacić całe miasto, całą Polskę, cały kraj, całą Europę, cały świat. Nie? Zobacz, że tego na razie ja nie widzę za bardzo takich dyskursów gdzieś na świecie, więc samemu potrzebuje się w tym, wiesz, zrobić. Uważam, że to jest najważniejsze dla nas jako też ludzkości, żebyśmy po prostu nie wyginęli, bo inaczej, zobacz, zaraz jakieś wojny, jakieś konflikty jedni w drugich wprowadzają, bo się nie znają, tak? I przez to jest cały czas, wiesz, takie trwanie w wojence i takim trwaniu, wiesz, my kontra oni, wojowanie, zobacz tych telewizji, ile z tego całego, z takiego właśnie tej agresji, tego wszystkiego. Dlatego to są, uważam, że to są najważniejsze rozmowy tak naprawdę. Ja widzę, wiesz, przez to, że może jeszcze nie mam takiego wsparcia, jak powinienem dostać, to widzisz, ja widzę, jaka tu jest wartość, dlatego uważam, że my wszyscy potrzebujemy przewartościować siebie na nowo i ten dyskurs właśnie, który możesz też po swojemu nazwać, bo też jestem ciekawy, jakbyś to nazwał, taki właśnie dyskurs mądrości, dyskurs samopoznawania, czy też, wiesz, interpoznawania, to jest, wiesz, to jest jakby nie najważniejsze, ale najważniejsze jest to poczucie tego ducha. Jak już to też czujesz, wiesz, już jest nas dwoje. Jak też to inni czują, tak? Każdy z nas, zobacz, ma myśli, odczucia, swoje zastanowienia. Niektórzy mają głębsze, niektórzy płytsze.
ci, którzy mają głębsze zastanowienia, to na ogół dochodzą do tego samego, że wszystko się tutaj sprowadza do jakości samopoznania i poznawania innych ludzi. Jeżeli potrafimy to robić, to miasta od razu zyskują. Zobacz, jaka wymiana się robi. Zresztą do tej pory ktoś coś próbuje zrobić i nikt, i wiesz, cisza, ile splajtuje przez to biznesów, ile ludziom się odechciewa, jak są komplikacje potem w zakładaniu firm i tak dalej. To jest wszystko wynik braku dobrego poznawania siebie, gdzie nie ma takiej atmosfery właśnie przyjaźni rodzinnej, gdzie wiesz, jak jest rodzinna atmosfera, bo ludzie się właśnie lepiej znają, to mogą wtedy, wiesz, pomagać sobie bardziej, być dla ciebie rzeczywiście wsparciem, wiesz, czuć siebie, ta empatia może rosnąć. Jeżeli tego nie ma, to się właśnie rozwija psychopatia, ludzie mają w dupie, zamordyzm, tak? Taka znieczulica. I potem jest w efekcie takie, że idziesz gdzieś i widzisz takie jeżozwierzę, takich ludzi jakichś zmutowanych, dziwnych, postrzępionych. Trzeba umieć to nazwać, nie? Bo to jest właśnie wynik tego, że żeśmy gdzieś spieprzyli w którymś momencie rozwoju i nie wytworzyliśmy takich centrów integracyjnych, które się, tak jak sam widzisz, że bardzo są potrzebne. Natomiast no, ludzie no, mogą wszędzie się wyuczyć funkcjonować, tak? Nawet wokół Dubska i po prostu potem sam smród z tego tylko wynika, nie? Ale jeżeli zobaczymy, co to znaczy być człowiekiem, no to już jest inaczej, tak? Także widzisz, też dzięki, bo widzę, że widzisz, dałeś 3 minuty, ale zobaczyłeś, że to jest coś, więcej, tak, ale... więc już dałeś trochę więcej, to już jest coś, nie? Także, wiesz, wylę do przodu, mam nadzieję, że też fajnie to wyjdzie, bo to jest taki kontrast z tym słońcem, że jest to różnie wygląda. No może byś coś dodał jeszcze, coś ci tam świta, znaczy, no ja powiem tak, no tak podsumowując, bo no. Naprawdę muszę lecieć. Powiem tak, no, nie wiem za bardzo jakby to centrum miało wyglądać i jakby, no bo to jest temat raczej na długą polemikę i rozmowę, ale tak podsumowując, no mi się wydaje, że największy problem, z którego ewentualnie wynikałoby coś takiego, to jest to, że ludzie po prostu nie potrafią ze sobą rozmawiać. I tu jest największy problem, bo kiedyś czegoś takiego nie było, ale gdzieś w wyniku, no nie wiem jak w innych krajach, bo no nie w każdym byłem, więc no nie każdego gdzieś tam historię znam, chociaż staram się jakoś to tam możliwie szeroko poznawać. No w wyniku różnych gdzieś tam działań historycznych w różnych krajach, przykładowo w Polsce, 89 upadek komunizmu i tak dalej, jakby no społeczeństwo się podzieliło na lewicę, prawicę i tak trwa i to się, wiesz, cały czas napędza. No i ludzie nie potrafią gdzieś tam środkować, nie potrafią mieć swojego zdania, bo gdzieś tam no z różnych stron różne informacje do nich wpadają. Więc wydaje mi się, że inicjatywa fajna, cokolwiek się za nim kryje, no bo jakby no nie znam szczegółów, ale myślę, że i tak trzeba by zacząć od samego siebie. I zajrzeć raczej w głąb siebie i zobaczyć, spróbować sobie powiedzieć na pytanie, kim się jest, co się chce w życiu robić. Takie, no powiedzmy, egzystencjalne pytania. I bardzo dobrze, właśnie się zaczyna od ciebie. Wiesz, przez to, że samemu już poznałem siebie na tyle dużo, że teraz, wiesz, patrzę na człowieka i widzę o wiele więcej niż, wiesz, wcześniej mi się nawet mogło wyobrażać, że nawet nie wyobrażałem, jak wiele można zobaczyć, nie, w drugiej osobie, ale to jest wszystko jako odbicie samopoznania. A jeszcze na sam koniec, już podsumowując, prosta, najprostsza jakby taka zasada poznawania to jest to, że spotykamy się w danym momencie i wiemy, że się mamy poznawać ze sobą, więc może być jedna osoba prowadząca, wprowadza ludzi w odpowiedni stan, żebyśmy się dobrze czuli, zrelaksowani, wiesz, odpowiednio nastawieni. I potem, wiesz, jest kilka minut na poznanie, zamienienie kilku słów, przedstawienie się, wyrażenie. To jest też coś, co jest pomiędzy słowami, nie? Bo też można tą miarę szybko wyczuć, tak? Czy ta osoba, tak, wiesz, czy jest to, czy te same fale, nie? Czy cię tak, czy wzmacnia, czy raczej nie? Tyle. I wtedy, jak otwieramy się na obfitość, to nawet powiedzmy z 10 osób, które poznasz, jak jedną, dwie osoby będziesz chciał potem poznać ze wzajemnością, bo tu o to chodzi też, nie? Że no tak, to jest ta wzajemność. Siłę. Tak, więc to też nas będzie stymulować do lepszych prezentacji i właśnie rozwijania tych cech i umiejętności, postaw, które są rzeczywiście życiowe i które nam bardzo mogą pomagać. No to tyle, dzięki wielkie za ten wywiad. No i co? Powodzenia z projektem. No i jak coś, to na Facebooku możesz mnie znaleźć. Nie, Marcin, Adam Socha, to do mnie napisz, czy coś, to mogę ci wysłać w lepszej koncentracji. Dobra, fajnie. Dzięki. No, hej, hej.